Radni podczas wtorkowej sesji zadecydowali o przyznaniu honorowego obywatelstwa byłej premier Hannie Suchockiej. Tytuł zasłużonego dla Poznania otrzymał także wieloletni dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego ksiądz Marian Lewandowski oraz Leo van Buiten. Przeprowadził bardzo ważną dla tego muzeum, ale również dla Poznania operację. Przeniósł je do budynku Akademii Lubrańskiego, przeprowadził remont tam, wykorzystując do tego również środki europejskie i w pewnym sensie przywrócił poznańskiej świadomości, że jest takie muzeum, umieścił je w miejscu, które świadczy o 500-letniej tradycji akademickiej Poznania. Leo van Buiten, czyli urzędnik z miasta holenderskiego Assen, miasta partnerskiego Poznania, który stoi za tak naprawdę za współpracą między Assen i Poznaniem. Dzięki jego staraniom umowa 20 lat temu została podpisana. Tytuł zasłużonego dla Poznania trafił także do klubu sportowego Warta Poznań, który w tym roku świętuje swoje stulecie istnienia. Ostatnim wyróżnionym jest profesor Zbigniew Kwias. Poznański urolog i naukowiec, lekarz wybitny, znany wielu poznaniakom, ale też osoba, która zaznaczyła swoją obecność również na przykład w towarzystwie Henryka Wieniawskiego, czy w poznańskiej szkole churalnej, czy na trybunach poznańskiego Lecha, bo jest jego wiernym kibicem, a też współpracował z Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej. Czyli lekarz, naukowiec, ale oddany nie tylko swojej dziedzinie i pacjentom, ale również innym dziedzinom życia. Radni uhonorują wszystkich wyróżnionych podczas uroczystej sesji Rady Miasta pod koniec czerwca.